To, co zobaczyliście przed chwilą, wcale nie było jakąś odległą puszczą, a okolicami Kędzierzyna-Koźla. Praktycznie na granicy miasta rozpoczyna się niezwykle ciekawy pod względem przyrodniczym obszar. To Łęk Zdzieszowicki, Królestwo Czosnku Niedźwiedziego i wielu innych chronionych roślin. Strony Kędzierzyna-Koźla do Łęku najłatwiej dojechać, skręcając z drogi krajowej nr 45 do Poborszowa, następnie zjeżdżając w ulicę Wygon w kierunku Śluzy i jadąc aż do granicy lasu. Rośliną, która dominuje na podłożu tego lasu, jest czosnek niedźwiedzi. Jego zapach wręcz wszędzie się tutaj unosi. On jest jeszcze przed fazą kwitnienia, a gdy już zakwitnie, wszystko tutaj zrobi się białe. Łęk to nic innego jak las rosnący na terenie zalewowym wzdłuż rzeki. W przypadku Łęku Zdzieszowickiego, będącego obszarem chronionego krajobrazu, jest to oczywiście Odra. Nanoszono dawien dawna osady sprawiają, że gleba jest tu niezwykle żyzna, a roślinność bujna i zróżnicowana. Łęk porasta liściasty las jesionowo-wiązowy w dolnej partii wśród starorzeczy. Oprócz czosnku niedźwiedziego zobaczyć można śnieżyczki i przebiśniegi, kokorycze pełne, złocie żółte czy zawilce gajowe. Jeżeli lubicie kontakt z naturą i w najbliższym czasie planujecie wypad za miasto, Łęk Zdzieszowicki to miejsce, które z pewnością warto odwiedzić.